Kto się źle ubiera? Kto się źle jeszcze ubiera? No, no, no. Jo, naprawdę, nie skupię się o tym. Zawsze piszę o takich top stylizacjach. Tchórzysz. Nie tchórzę, no. A ty wymień jakieś nazwiska, ja ci będę mówiła, czy dobrze, czy źle. Dobrze, Tomek Jacyków. Nie pamiętam. Dobrze. Borys Szyc. Kiedyś dobrze, teraz jest gorzej. To Piotrek Adamczyk. Dobrze. Tomek Karolak. Dobrze. Karolak dobrze? Przecież on wkłada chyba pokrowce na samochód na siebie. Przecież, gdzie Karolak się pojawia publicznie? W filmach, serialach jest ubrany dobrze. A, no bo się sam nie ubiera. Dobrze, Iwona Węgrowska. Obrzydliwie. O, widzisz, zapomniałam taki nazwisko, bo ja nie pamiętam takich ludzi. No Iwony Węgrowskiej nie pamiętasz? Daj spokój, ja tam... Mi się kiedyś przyśniła nawet. Michał Żebrowski. Bardzo dobrze, jego żona również. Maciej Sztur. Dobrze, ale czego z samym mężczyznem? Kasia Zielińska. Kiedyś fatalnie, teraz dobrze, ale to też zasługa stylistów. Dorota Rabczewska. Nie przekonuje mnie jej. Małgosia Kożuchowska. Bardzo dobrze. To jest jedna z najlepiej ubranych kobiet. No ale właśnie widzisz, standardowo. Nie wiem, premier Tusk. Seriously? Excuse me? No naprawdę, no pytasz o polityków. No a dobrze się ubierają, czy nie? Jarosław Kaczyński. No nasze garnitury, no poprawnie. No. A ty, Antoni Macierewicz? Jak już poskromi Skype'a. Jak się ubiera? Nie wiem.